BMW M6 Coupé w Forzie Horizon 3. Witam Was, Lucek się wita i zaczynamy. Ten samochód bardzo fajnie wygląda. Pamiętam poprzednią, nie wiem czy to poprzednia M6, czy to ta, ale... Znaczy no, wiem, że to była M6, ale poprzednia M6 mi się bardzo nie podobała. Tylko nie wiem, czy to nie była dwie generacje wcześniej. Miała bardzo paskudny przód, z tego co pamiętam. A tutaj ten przód wygląda, kurczę, bym powiedział, nawet jak nie z BMW. Nie wiem, co mi się... Chociaż w sumie... Nie wiem, kojarzy mi się to z Z4 BMW. Ale jest taki dziwny, no. Nie jest taki jak te nowe BM-ki. To jest taki zupełnie inny samochód. Jakby zupełnie inna osoba projektowała ten samochód i zupełnie inna osoba projektowałaby te nowe BM-ki M2 na przykład, czy tam M4, tak? Tutaj mamy zupełnie inny ten przodzik, ale wygląda sexy. Podoba mi się zwłaszcza ten tyłek w tym samochodziku. To jest taki... Ach, fajnie to wygląda, naprawdę. Ja myślę, że będzie fajnie nam tą dupą rzucał ten samochodzik. Zdecydowanie. Dobrze, bierzemy sobie w standardowym kolorku. 120 tysięcy kredytów to jest tyle, co kot napłakał. Mamy oczywiście 9 milionów, więc możemy sobie wydać takie pieniążki, nie ma problemu. Zaraz zrobimy z tym samochodem cudo. Znaczy no, tak mniej więcej na drifting zrobimy, żeby coś tam latało. Ja myślałem, że... Nie no, BMW to musi być na drifting. Myślałem sobie, czy czasem nie zrobić... shit, co to za maszyneria pod maską? Masakra. Jezus Maria, ile tych dolotów jest? Co to w ogóle, kurde? Co to jest? Napieprzone, zobaczmy jak świeci. Pięknie, pięknie. Od jakiegoś czasu zaczęły mi się podobać BM-ki. Nie wiem czemu, nie wiem czemu, ale coś w tych nowych BM-kach jest, co sprawia, że kurczę, można się zakochać. O, shit. Dobra, chodźmy do środka, zobaczmy co tu słychać. O, ale sobie BMW teraz... Nie no, czekajcie. Czekaj. Czy to jest... Nie wiem, nie potrafię teraz powiedzieć, bo to nie jest takie trójwymiarowe, jakby. Chodzi mi o ta konsola środkowa. Musimy coś zobaczyć. Bo na przykład w nowych Mercedesach jest tak, że ten tablet jakby, który jest wciśnięty na środek, on strasznie wystaje. Ale tutaj widać, że on wystaje tak tylko troszeczkę, więc nie jest źle. Jak siedzieliście w jakimś nowym Mercedesie, to zobaczycie, że jest sobie piękny kokpit, super wykonany, wszystko fantastycznie jest w tym Mercedesie, wiesz, idealnie, nie? Jak to Mercedes. A tutaj masz taki pośrodku tablet taki skoń. I na nim jakieś tam... A tutaj w BMW to fajnie wygląda, przynajmniej w tym modelu, no nie wiem jak jest w innych, tak? Ale tu wygląda to spoko. Więc dobra, zaraz sobie go stuninguję na drift, coś tam może się uda zrobić z nim. Nie wiem, te samochody, czy to już jest jeden z tych ekologicznych modeli? Coś może jest tutaj napisane. Nie, no to jest M-Power, to musi, tu musi cisnąć, no. Teraz sobie zobaczymy opcje tuningowe, jeśli chodzi o wizualny tuning. Może coś tutaj uda się zrobić z tym samochodem. Ej, w ogóle, jeśli podobają Wam się filmy z Forza Horizon u mnie na kanale i lubicie mój kanał, a nie chcecie przegapić następnych filmów, to zostawcie subskrypcję, zostawcie łapkę w górę dla zasięgu, żeby było fantastycznie. Okej, instalujemy spoiler. Wiecie co, zastanawiam się, czy instalować spoiler. Bo niepotrzebny mi ten docisk jakoś tak specjalnie. A strasznie podoba mi się ta dupa. To wygląda jak taki... Wiesz, no tam buś... Oh, ale aż mi kurczę. Jak ja widzę piękne kształty w jakimś samochodzie, to kojarzy mi się to z jedną rzeczą. Wiecie jak wygląda Ford GT na przykład? Ford GT kojarzy mi się z leżącą na boku kobietą i tym, i tam jak ma biodra z tyłu, to tam jest takie wybrzuszenie w tym Fordzie GT jest z tyłu, nie? Tutaj nie wiem, z czym mi się to kojarzy. W sumie BMW jest niemieckie. No nie wiem. Raczej nie z kobietą, ale też gdzieś tutaj takie jakieś kształty są zawarte, kurde. I też gdzieś tutaj to mi się podoba. O, wiem z czym mnie to kojarzy. Kojarzycie murzynki? Murzynki mają takie te odstające dupy, no nie? No to właśnie BMW ma taką odstającą dupę, że możesz sobie postawić kieliszek, nie wiem, z herbatą, czy tam... No nie chcę mówić o piwie, bo ja akurat piwa nie piję, tak? No, wy pewnie byście sobie postawili herbatę... Postawilibyście sobie tam... Dobra, stuningujmy ten samochód po prostu. Okej, tak wstępnie sobie poinstalowałem różne tutaj rzeczy i tak się zastanawiam, bo BM-ki nam się kojarzą głównie z napędem na tył. Tylko chyba, nie? Nie ma... Znaczy są tam może wersje z napędem na 4 koła i tak dalej. A tak się zastanawiam, czy może czasami by nie zrobić czegoś szalonego. Spróbujmy zrobić tą BM-kę z napędem na 4 koła. Nie będziemy robić swapa, bo z tego co patrzyłem, swapowane silniki, mamy tutaj tylko opcję
V10, które będzie brzmiało jak kosiarka, i V12, które będzie brzmiało jak turbo doładowana kosiarka. Po prostu te dźwięki tych silników V10, V12 przeważnie nie brzmią jakoś fajnie. Więc tego nie będziemy instalować. Poinstalujemy tylko takie odciążenie, maksymalna moc, jaką dało się wcisnąć do tego samochodu, plus nie najlepsze opony. No i zaraz sobie wybierzemy jakieś felgi, chociaż trzeba przyznać, że te felgi od BMW seryjne są fantastyczne i absolutnie nie miałbym ochoty ich zmieniać, jedynie możemy zwiększyć jakość cal i tyle, i to nam wystarczy. Klasa S1, myślę, że ten samochód do driftu będzie spoko, ale do jazdy w tej klasie, do jazdy, do ścigania się nie do końca, gdybym zainstalował te dobre oponki, no to od razu klasa S2. Czyli na pewno ma niezły odpierdziel ten samochód, to bez dwóch zdań. Wygląda świetnie, jest fantastyczny, długa maska, fajny wystający tyłek, sportowe zacień, no fantastyczny samochód, że też ja go przegapiłem i wcześniej go nie kupiłem w Forzie, aż się do tej pory dziwię, że tak się stało, że go przegapiłem. Instalujemy ulepszenia, zaraz sobie zrobimy taki szybki tuning osiągów, no tam wiecie, przerobimy sobie, zobaczymy jak to w ogóle teraz jeździ. Podejrzewam, że jak delikatne nawet wciśnięcie gazu, to będzie utrata kontroli i ciężko, nie? Dobra, ściszę trochę grę, żeby wam nie wyrwało uszu. Samochód nie brzmi jakoś fantastycznie. Ale czekaj, czy ja tu czasami... Tak, ja mam tu włączony automat, bardzo was przepraszam. Nie wiem co się stało, że mam tutaj automat włączony. Nie powinno mieć miejsca. Zaraz będziemy driftować, więc kurde. Nie wiem co tu się stało, że automat... Dawaj manual, pięknie. No i teraz tak. Teraz ja podejrzewam, że ta BMW już w tym momencie będzie driftować. I zrobimy sobie, może podzielimy sobie ten film na dwie części, czyli zrobimy sobie opcję. Czekaj, jak tu się kamera, o właśnie. Zrobimy sobie taką opcję, że najpierw spróbujemy podriftować z napędem na tył, a potem zrobimy sobie napęd na 4 koła, z tym, że ustawimy sobie 80% na tył i powiedzmy tam 20% na przód, albo nie wiem, może nawet 70% na tył i 20% na przód. Póki co spróbujemy bez żadnego tuningu dostosowywania zrobić na przykład 3 gwiazdki na strefie, która jest tutaj obok. Potem pojedziemy sobie gdzieś tam i sobie jeszcze polatamy bokiem, popróbujemy. Te strefy tutaj są dosyć trudne, ta strefa tutaj jest dosyć trudna do zrobienia, przynajmniej dla mnie zawsze była trudna. Ale są strefy naprawdę bardzo spoko. Tutaj też w okolicy, które można sobie wykombinować. Dobra, na pewno będzie trzeba dać w negatywie przednie koła i dyferencjał ustawić, bo jest bardzo ciężko wejść w poślizg. Także szperę zainstalujemy na przyspieszanie. Okej. Okay. Czyli w ogóle to zaliczyłem? Ile tu trzeba mieć punktów? 80 tysięcy, czyli słabo wyszło, okej. Okay. No to walimy tak. Chodź tu gnoju, zaraz cię tu przetunię, śmierdziela jednego przerobimy. Ło, shit, ile my, pewnie auto, no tak. Przerobiliśmy samochód ze skrzynią automatyczną seryjną na samochód z auto... Dobra, nieważne. Teraz powinno być wszystko w porządku, tutaj sobie zwiększymy kącik, cyku cyk, myku myk. Sobie raz, dwa, może... W sumie gramy sobie na komputerze, żeby was to nie zmyliło, a na Xboxie też oczywiście można grać w Forza Horizon 3, żeby ktoś tam nie myślał, o ty na komputerze grasz, to pewnie na Xboxie się nie da, nie, da się. Tylko że właśnie w Forza Horizon 2, w którym też teraz gram. Okej, okay, sobie damy Steve. Steve, tutaj może być tak. W Forza Horizon 2 trzeba robić wszystko padem, nie? A się to nie tutaj docisk dawać. Dajmy tutaj balance na front. No i dyferencjał zdecydowanie jest niedriftowy. Ok. I takie proste sobie ustawienia wbiliśmy. Zobaczymy jaki to nam da rezultat. Czyli oczywiście samochód jest teraz niższy. O tam kilka, nie wiem, milimetrów czy centymetrów. Jest fantastyczny, jest kurde. Idealnie wygląda, no to jest fura. To jest fura, kurde. To jest kolejny samochód w garażu, który będę miał, jeśli będę milionerem. Zdecydowanie. Wow. Jest
wow, po prostu, fan, dobra, koniec zachwycania się. Czy to będzie driftować? No, myślę, że na pewno, kurde, BMW jest. Na pewno mocy mamy tu aż za dużo, chociaż nawierzchnia jest bardzo mokra, jest ślisko, więc... O. Jest trochę problem z przesterowaniem, ale to myślę, że to troszeczkę z tym, z nawierzchnią jest, nie tak? A, no i tutaj są te boty, nie? Które będą się teraz wiecznie ścigać tutaj. No punkciaków na pewno więcej ogarniemy. No to jest po prostu tunik driftowy teraz. Tylko pytanie, czy będziemy mogli utrzymać ten drift, nie? Tak ładnie, jak mi na tym zależy. Czyli punktów sobie więcej nabiliśmy, to bez problemu, ale chodźmy na inną strefę, bo ona mnie zawsze denerwowała tutaj. Zawsze jak ja zaczynam driftować, to boty się pojawiały jeden koło drugiego i zajeżdżały drogę. A poza tym jest ślisko, jest deszcz, więc to w ogóle rujnuje driftowanie. Nie ma dymu, nie? No, jak może nie być dymu podczas driftowania? No i też jeśli chodzi o biegi, nie wiem, ja bym chyba je jednak wydłużył, bo tak to trzeba je cały czas zmieniać. One są bardzo krótkie. W standardzie ten samochód jest ze skrzynią automatyczną, więc no tutaj do driftowania ciężko go jest przerobić, tak żeby w Forzie miał jednak tych biegów mniej, żeby one były dłuższe. A do driftowania warto sobie jednak mieć dłuższe biegi, bo cały czas trzeba je zmieniać, więc możemy je sobie hopsu wydłużyć. Tu. To też tam różnie w niektórych samochodach w Fordzie wpływa na ich prowadzenie nawet. A dajmy coś takiego. Niby teraz prawie 400 km na godzinę możemy śmigać, ale to nie ma znaczenia. No i teraz te biegi są bardziej takie, myślę, że lepiej będzie z tym śmigać. Moim najlepszym driftowozem w Fordzie jest obecnie BMW E36. Nie lubię tego modelu, mi się kojarzy, kurczę, z Civicsami. No ale wiecie, no, mogę nie lubić, ale ma ten samochód takie cechy, że fajnie mi się nim driftuje po prostu. Świetnie jest zrobiony, jest to zresztą taka specjalna wersja driftowa. No i teraz na trójeczce możemy sobie ładnie śmigać. Nie wchodzimy na maksymalne obroty. Jednocześnie możemy ładnie lecieć. No i problem z przesterowywaniem jest dlatego, że jest ślisko. Ale mimo to i tak samochód, mamy jakoś na nim kontrolę, więc nie jest źle. Pojedziemy sobie te zakręciki do końca tutaj. Teraz powinno przestawać padać, także będzie fantastycznie. I tu sobie mykniemy. Okej. Spróbujemy się oczywiście na jezdni trzymać, to jest najważniejsze. No i potem sobie pójdziemy jeszcze na miasto. Tak? Okej. Jeśli chodzi o kontrolę, jest naprawdę bardzo w porządku. Nawet na takiej mokrej nawierzchni, gdzie jest bardzo ślisko, daje radę sobie opanować samochód. Wow, ale jest fantastyczny. Bardzo podobają mi się te światła z tyłu w tych nowych BMW-kach. Teraz tu skręcimy sobie na lewo. I tutaj będziemy mieli jakieś strefy. Będzie też trochę kręto. Spróbujmy utrzymać linię ładnie. Ajajajajaj. Nie tak. Trochę mógłby być bardziej responsywny. Może jeszcze jakbym tam dopieścił troszeczkę ustawienia, ale nie wiem, czy by się tutaj udało coś zrobić z tymi ustawieniami. Okej, tutaj chyba mamy strefkę. Nie, to jest na radar. O, jest strefa driftowa. Dobra, tu są te fajne strefy driftowe, ale zanim do nich dojedziemy, to jeszcze spróbuję sobie troszeczkę potrenować. Strasznie pada tutaj deszcz. No nie bez powodu, jesteśmy teraz w lesie deszczowym. Jak sama nazwa wskazuje, to zawsze pada deszcz. No i na trójeczce teraz... O, shit! Ale dziwnie odwróciłem ją. Na trójeczce teraz idzie fajnie polatać. Jak sobie wydłużyliśmy te biegi, więc nie ma stresu. Nawet bym powiedział, że delikatnie ta trójeczka dusi tą BMW-kę. Ale to nie jest źle akurat w tym wypadku. Kto wymyślił samochody na strefach... Samochody ruchu ulicznego na strefach driftowych? To jest denerwujące, nie? Dobra, chodźmy tutaj, jeszcze chyba mamy jakąś strefkę. Tak, jest tutaj strefka. Tu powinno być mniej samochodów ruchu ulicznego.
Okej. Uhu, ale się wcisnąłem. Skandynawskie szarpnięcie, moi drodzy. Lecimy, kurczę, mały kącik, a ja uwielbiam takie drifciki. What shit, ale przesterowało ją. Nie no, trzeba powiedzieć, że zakręt poleciałem całkiem zgrabnie. Podobało mi się to. Tylko tam w pewnym momencie ją przesterowało, jest taka nieokiełznana, kurde. Dobra, ile tam mamy punktów do zdobycia? 50 tysięcy, ile ja zdobyłem? Cholera wie, nie wiem, to w sumie nieważne, no tak, tak tylko, wiecie, mniej więcej obliczam, czy jestem dobry, czy nie. Samochód jest dobry, ja to wiadomo, że jestem dobry. Okej, spróbujmy jeszcze raz. Idziemy sobie tu i zaraz na miacho lecimy. I odpowiem sobie na pytanie, czy ten samochód jest do driftów dobry. Może sobie w przyszłym odcinku zrobię go na wyścigi po prostu. Kupię sobie drugi model. Patrz. No tutaj właśnie w tych grach wyścigowych mi się nie podoba, że musimy mieć taki duży kąt zawsze, no, żeby ci... A przecież te drifty są takie piękne, jak są takie płynne, takie długie i są takie... Nawet mały ten kącik jest, ale ten samochód jest, wiecie, pełna kontrola i fantastycznie. Znaczy, no wiadomo, że ciężej jest utrzymać samochód w większym kącie i wtedy to jest prawdziwa sztuka, no nie? Ale i tak mimo wszystko jakoś mi się to podoba, jak ten samochód tak pędzi, kurczę sobie. Oj. Utrzymał się, chociaż ciężko. Wiecie co, jest jeszcze taka metoda, jeśli chcecie sobie mieć super nadsterowny samochód i grać na padzie, to jest taka metoda, żeby włączyć sobie tryb symulacyjny i wtedy samochód jest, ojej, bardzo, bardzo nadsterowny. Ale no nie polecam, bo ciężko wyczuć jest. Znaczy można się nauczyć na tym trybie symulacyjnym, on nie jest dedykowany, nawet na kierownicy się gra słabo w Fordzie niestety na tym trybie, także... Oj, trochę do wewnętrznej mnie za bardzo, ale w sumie może nie tak źle. 50 tysięcy, czyli chyba na styk, nie? No, 57 tysięcy miał najwięcej punktów. Fajnie by było pobić ten wynik, nawet tym samochodem. Jak to zrobić? Spróbujmy z tej strony jeszcze raz, ostatni. Jedziemy na miasto, tam troszeczkę jest ciaśniej. W sumie nie ma aż takiego dużego ruchu ulicznego. Tutaj jest tak dosyć luźno. Spróbujmy. Pobić teraz rekord, tak? O, shit. Niezbyt dobry początek. Nie, 41 tysięcy. Jak się zastanawiam, czy bym tą E30 nie polecieć tutaj, E36. Nie zrobiłbym rekordu. Trzeba oczywiście dobrze wejść, ale kurde, mi się wydaje, że na deszczu nie driftuje się zbyt wygodnie. No dobra, chodźmy sobie do miasta. Tutaj w mieście mamy do roboty... Co? A tutaj jakieś wyścigi, jakieś tam pierdołe. Fast travel i gitara. I tu jest właśnie ciasno, porobimy sobie jakieś ronda, spróbujemy ładnie opanować ten samochodzik. Z nim jest taki problem, on mi się wydaje bardzo ociężały, mimo że zrobię takie typowo driftowe ustawienia. Ciężko jest go odwrócić z jednej strony na drugą. Może to jest też dlatego, że jest ślisko, bo jest deszcz. Ale no, jeszcze sobie nim potrenujemy trochę, zaraz powinien ten deszcz też przejść, także spokojnie. W sumie moglibyśmy rozpocząć jakiś wyścig i jakby jakaś ta pogoda była na tym wyścigu, jakbyśmy z niego wyszli, to by od razu była też taka pogoda w świecie gry, nie? Też inna sprawa jest taka, że tutaj powinienem więcej operować tym gazem, zdecydowanie za mało. Operuję gazem, żeby fajnie driftować. Jadę pod prąd, się. Czy raczej driftuję pod prąd. Się operuję tym gazem, czasami można z samochodu wycisnąć więcej niż on oferuje, może na początku. Okej, chodźmy tu. Okej. I teraz chodźmy sobie zacząć jakiś wyścig, bo mnie kuźwa ten deszcz zabija już, no. Mam nadzieję, że tu nie będzie deszczu. Wbijamy. Okej, coś tam. Dobra, gitara. Jak zaczniemy sobie wyścig ten, to nie powinno być deszczu już normalnie w tym. W jeździe dowolnej. Mam nadzieję, że tak będzie. Ogólnie znacie ten sposób na multika w Forza Horizon 3, że możecie mieć jakiś driftowóz sobie z tyłu driftować. O, jest świetna pogoda, okej.
Zaraz tylko zacząć wyścig i wychodzimy stąd i mamy fajną pogodę do driftowania w końcu. Zobaczymy, jak super będzie się dymiło spod tych kółek moich fantastycznych. Zobaczcie, jaka piękna pogoda. Okej, okay, to już wiemy, że w mieście trzeba zaczynać ten wyścig, żeby mieć fajną pogodę. I teraz zobaczcie, wychodzimy. I cyk. I teraz dopiero polatamy. Jeszcze coś tam kropi. Okej, okay, okej. Okay. I patrz, teraz ten. A czemu zaczyna padać? Co jest, kuźwa? Nie ma prawa padać, jest bezchmurne niebo. Chwileczkę. Ktoś tu się pomylił. Pan od pogody. No serio? Ej. Ten wyścig chyba był taki, co ten, ani miał zacząć padać. No i już zaczyna. Shit. No co za. Jak to. Piękna pogoda jest. Wyjazd z tymś deszczem. No nie wytrzymam. No nie, a już się tak cieszyłem, że było widać, jak uwielbiam ten dym, kurde, to jest piękne. Ej, no była piękna pogoda, jest piękna pogoda, świeci słońce, gdzie te chmury są? Deszczowe, są jakieś chmury takie, czekaj, przestało padać, dobra? O, popadało, to był przelotny taki deszczyk, fajnie. Ach, zahaczyłem o chodnik i mnie przesterowało. Dobra, próbujemy rondo zrobić na początek, na dobry start. Nie no, rondo idzie całkiem sprawnie, spróbujemy zwiększyć kąt. Ciężko. Zwiększyłem kąt odrobinkę i już było ciężko utrzymać. No nie ma się co dziwić, tak? No. Jednak tutaj... Ajajajajajajajaj. Co byśmy mogli jeszcze zrobić na to przesterowanie? Zwiększyć... Wiem, co jeszcze możemy spróbować. Zwiększmy sobie tutaj negatyw. I zmniejszmy z tyłu. Zobaczmy, co nam to da. Teraz mamy już w super negatywie. Tego oczywiście tak nie widać w Fordzie aż bardzo, ale... oczywiście te koła się pochylają, nie? Ale nie tak... Okej, czy jest większa kontrola? No kurde, ciężko powiedzieć, nie? Powinna być. Ale przede wszystkim powinno się lepiej odwracać, nie? Kuras się jakiś zrobił tutaj. Nie szkodzi, bo my full control tutaj, elegancko. Jest dobrze. Teraz na pewno... Nie chcę przesadzić z tym kątem, ale... Wydaje mi się, że jest lepiej. A, teraz się tu koraz zrobi przez tych gamoni, co się tu rozbijali. Okej, spadamy stąd. Rondo da się fajnie zrobić, jest gitarka. No teraz to można latać, kurczę, przestało cholera padać. I zobaczcie, jak pięknie. Teraz to daje taką satysfakcję, wiesz, że... Ho, ho, ho! O, jest, udało się. Piękniusia. Oj. Ależ ma moment, kurczę, z takich niskich obrotów pali kapora bez problemu. Wow. Okej. Okay. Tutaj jest jakaś boczna ścieżka. To ciekawe. Jakaś rowerowa czy coś. Muszę tu przyjechać do tej Ford z rowerem. Oj, trochę za duża prędkość. A, nie wyszło tutaj. Tak jakbym chciał. Próbujemy tu ładnie wejść. Trzeba uważać na te krawężniki, bo jak się jednym kołem zahaczy o krawężnik, to jest lipa, zwłaszcza przed nim. Wow. Co to było? Aha, no tak, to taki sam samochód jak mój. No i znowu zaczyna padać, ja spierdziałem z tego miasta, cholera. Jakieś fatum, a już mi się tak fajnie latało. Ładny kiss the wall. Lubię właśnie to w Forcie, że te kiss the wall'e się liczą. Czyli, że dotkniemy tyłem leciutko ścianki. Jest fantastico. O, i teraz zdecydowanie łatwiej jest odwracać, ale tutaj aż przesadziłem. Z tym odwróceniem. Czyli co? Potestowaliśmy sobie samochód z napędem na tył, jest dobrze. Nie jest taki super responsywny, więc nie mogę powiedzieć, że jest fantastycznie. Jak inne driftowozy, ale jak zrobiłem sobie ten kąt, ten wiecie, negatyw z przodu na maksa i z tyłu jednocześnie ustawiłem na zero,
to rzeczywiście jest odczuwalnie lepiej, tak? Odczuwalnie lepiej się, no, ten... no i dyferencja oczywiście mamy przyspieszenie na zablokowany, a zwolnienie mam opuszczone całkowicie, co sprawia, że jak puszczę gaz, to samochód automatycznie lepiej, jakby, no, jest bardziej responsywny w skręcaniu, nie? Możemy go łatwiej odwrócić. Także teraz musimy sprawdzić, jak samochód zachowa się przy napędzie na 4 koła. No właśnie to jest taki napęd większościowy na tył, nie? Czyli 80 albo 70% damy na tył i jakieś tam 30 albo 20% na przód, żeby zobaczyć, jak się będzie zachowywał. No oczywiście to do BMW-ki nie pasuje, to jest profanacja, żeby tak robić, ale ja zawsze byłem ciekawy, więc sprawdźmy to. Idziemy sobie i zrobimy tak. No myślę, że spróbujemy 80 do 20, 80 na tył i 20 na przód. Myślę, że to będzie dobry wybór. Chodźmy sobie upgrade'y zainstalować, pyk i walimy napęd. No i tutaj, tak jak mówiłem, jeśli chodzi o swapy silnika, to mamy V10 i V12. Myślę, że nie ma potrzeby. Tutaj mamy wystarczająco dużo mocy i jest spoko. Więc mamy AWD. Instalujemy setup. I mamy już klasę S2, no bo będziemy mieli automatycznie lepszą trakcję przez to, że zainstalowaliśmy napęd na 4 koła, no nie? I teraz wejdziemy sobie w tuning, wejdziemy sobie w dyferencjał i oh shit, musimy coś tutaj zainstalować dodatkowo. Ja chyba dyferencjału nie instalowałem. Jest ustawione w standardzie gdzieś na około 70 właśnie procent na tył, albo 65, nie wiem, ciężko powiedzieć. Z jakichś powodów nie mogę tego ustawić inaczej. Teraz sprawdzimy, co tu się powaliło. Nie mam rzeczywiście dyferencjału zainstalowanego. Nie mam tego zainstalowanego. Skrzyni. A, no tak, bo musimy cały napęd wymienić. No dobra, napęd spoko. Aha, dobra, to jest sprzęgło. Okej, wszystko jasne, bo ja się tak zastanawiałem, czemu ten. A w Fordzie mamy tak, że jak zainstalujemy jakąś rzecz, na przykład nowy silnik, to wszystkie części do silnika będziemy musieli instalować od nowa, co jest logiczne. Okej. Cyk, cyk, cyk i teraz bierzemy sobie dyferencjał i teraz tak, ustawiamy, no i tutaj pytanie, jak ustawić przedni dyferencjał? Jak na moje, przedni dyferencjał powinien być odblokowany, jeśli chodzi o przyspieszenie, zastanawiam się teraz właśnie, jak to zrobić przy driftowaniu. Tył to wiadomo, jest tak samo jak był, czyli 100 na przyspieszenie i na zwolnienie damy 0, ale jeśli chodzi o ten przód właśnie, tak myślę, jakby to ustawić dobrze. Nie powinien być całkowicie zablokowany na pewno. O, był na 65% ustawiony. Ustawmy go na 80%. 80 do 20. I zobaczymy, jak będzie właśnie śmigał. Ja myślę, że będzie więcej dymu. Przede wszystkim, nie? Bo to o to chodzi. Będziemy mieli takie BMW Ken Blocka, jak Ken Block miał tego Busta. O, shit, ale teraz on ma... Jokie, ma teraz wybicie, skubaniec. Ja nie wiem, czy on się będzie nadawał do driftu. O shit, ale się zbiera. Teraz od razu. Jedyneczka i dwójeczka. Także ja nie wiem, czy my tu coś podriftujemy. Jest taki strasznie twardy. Na pewno jest... Będzie mniej responsywny. O, patrz, on od razu... Nawet nie ma tam mowy o jakimś tym. Inaczej się driftuje tym samochodem. Mogę na tyle... O shit. Tam Regalia chyba jechała z Final Fantasy, nie? Tak, on od razu łapie jakby, wiecie, trakcję, nie? Trzeba mocno skręcać. Z drugiej strony można też łatwiej bokiem latać. Znaczy no... Ustawić... O, ciężko. Na pewno nie zrobimy takich kątów pięknych jak napędem na tył. I bardzo szybkie są te drifty, ale teraz z kolei dwójeczka wystarcza nam do prowadzenia dosyć spoko driftu, dlatego że ponieważ mamy napęd na 4 koła, to zwiększyła się trakcja, a więc zwiększył się też opór. I musimy mieć niższy bieg, jakby. Chociaż nie, czekaj, to nie o to chodzi. Bo przecież jeśli zmieniliśmy sobie, zainstalowaliśmy inną skrzynię biegów, to powinniśmy mieć też inaczej biegi ustawione. Automatycznie, więc... A co to za skrzynia biegów? No właśnie. Spróbujmy wydłużyć te biegi. Kurde, nie wiem, czy to dobry pomysł. Ale mogę wam powiedzieć, że...
80 do 20 to jest ogólnie tak, jak w większości, przynajmniej w Fordzie, tak jest, nie wiem czy w rzeczywistości, ale w większości Lambosów tak to jest instalowane. Czyli Gallardo, Murcielago i tak dalej. W Fordzie właśnie tak to wygląda, mają 80 do 20 ustawienie. Jeśli chodzi o dyferencję oczywiście, one mają na pewno 4 koła w standardzie. Chyba, że mówimy o jakichś tam Miurach, chyba ma na pewno na tył tylko. Z Lambosów, chyba Sesto Elementą ma na pewno na tył. Jeszcze Diablo Super Veloce z tych Lambosów. Dużo jest tych, jest trochę tych Lambosów z napędem tylko na tył, ale raczej są to takie ekskluzywy, tak mi się wydaje. Ja tak to odbieram. No dobra, i teraz co nam się dzieje? Zobaczcie. Próbuję utrzymać taki ten. Cały czas mam skręcone koła w prawo w tym wypadku. I jeśli je wyprostuję, to od razu samochód łapie trakcję, no i jedzie do przodu, nie? Czyli to jest świetna opcja dla auta, które byłoby dedykowane wyścigom, nie? Czyli na pewno 4 koła, tak standardowo większość graczy robi w Fordzie, bo i tak liczy się to, kto na metę dojedzie pierwszy, a nie to, komu było ciężej, prawda? Więc tak, ale jeśli chodzi o driftowanie, oczywiście da się zrobić samochód z napędem na 4 koła, żeby fajniej driftował, tylko nie każdy samochód się do tego do końca nadaje może. Jakbym tutaj ustawił sobie ten dyferencjał 90 do 10, na pewno byłoby łatwiej, nie? Wprowadzić go w poślizg. Ale moje zdanie jest to na temat tego takie, po co instalować do samochodu napęd na 4 koła, jeśli i tak zamierzamy sprawić, żeby on w większości, w takiej znacznej większości miał napęd na tył. Więc robienie takiego 80 nawet do 20 to jest tylko taka czysta ciekawość, nie? Jakby samochód mógł się zachowywać. Moim zdaniem dobra opcja do wyścigów w wypadku tego auta akurat. Ale do driftowania jest ciężko. Da się nim robić za to fajne arabskie drifty, widzę. Jest oczywiście więcej kontroli też nad autem. No bo w momencie, kiedy go przesterowujemy, no to przednia oś ma też napęd, nie? I jakby koła od razu nas stabilizują w tym torze jazdy, który my chcemy sobie obrać. Ale arabskie, kurde, driftosy, proszę bardzo, jak najbardziej. Taki pełny kontrol. Prawie że, no nie? Arabusy jedne, kurde. No i skopałem trochę. Piszcie ogólnie, co myślicie o tej BMC. No, na pewno po tym odcinku zmienię sobie napęd na tył i będę sobie nim driftował. Auto, jeszcze raz powtarzam, wygląda fantastycznie. Jeszcze mam taką piękną porę dnia przy zachodzie słońca, gdzie wygląda to... Brałbym. Super, super. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.